Czyli teraz mieszkasz sam? Obecnie, znaczy jeszcze tak niedokładnie samemu, bo dlatego, że właśnie problem jest z tym, z wysiedleniem tego właśnie Roberta, który z Pińczowa, co on tam mieszka. Mam właśnie z nim większy problem, bo po prostu, że chodzi o to, że w żadnym wypadku go na przykład policja go nie może wysiedlić, bo go nie wysiedlą. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? 47. I masz na imię Ryszard? Ryszard. Mhm. Spotkaliśmy się niedaleko dzieła pomocy. Koło Smoleńska. Bo korzystasz z pomocy społecznej. Tak, z MOPS-u. Właśnie, gdybyś mógł powiedzieć, co się stało, że właśnie korzystasz z dzieła pomocy Świętego Ojca Pio? No, ja się w sumie dowiedziałem od moich znajomych ogólnie. Zaczęło się od Lidla, bo pochodzę ze Starowiśnej, 36 dokładnie, jak mieszkałem. I tam się dowiedziałem, że tam można sobie po prostu przyjść wziąć sobie zupę, jakieś tam ciastko, I tak się od tego zaczęło. Potem się dowiedziałem, że jest jeszcze Woronicza, że jest Loretańska, że jest Reformacka. No i tutaj Smoleńsk między innymi. No i tak sobie jeżdżę po prostu codziennie, żeby mieć cokolwiek do jedzenia, do buzi wsadzić, nie? Mówiłeś, że mama choruje, tak? Mama bardzo ciężko choruje. To jest od 96 roku, od stycznia. To jest schizofrenia paranoidalna. No i jest w DPS-ie na Szkolnym 28. Czyli teraz mieszkasz sam? Obecnie, znaczy jeszcze tak niedokładnie samemu, bo dlatego, że właśnie problem jest z tym, z wysiedleniem tego właśnie Roberta, który z Pińczowa, co on tam mieszka. Mam właśnie z nim większy problem, bo po prostu, że chodzi o to, że w żadnym wypadku go na przykład policja go nie może wysiedlić, bo go nie wysiedlą. Bo on by musiał dobrowolnie opuścić mieszkanie. Ja tylko powiem, że ty udzieliłeś schronienia osobie bezdomnej, tak? Tak. Jak się to mówi na gębę, jak to powiedziała ta kobieta z tego, z MOPS-u na wywiadzie, że jest, wiesz, na gębę, nie? No i po prostu i jego, żeby na przykład wysiedlić, to bym musiał załatwić sprawę w sądzie rejonowym dla Kraków Śródmieście, to jest na Mogilskim, chyba bodajże Rondo Mogilskie 20, chyba 27. I tego, a tak w innym wypadku nikt go nie wysiedli po prostu, bo jest przez tak zwane zasiedlenie, czyli to jest, jak ktoś jest u kogoś rok czasu, to sobie może siedzieć. A czyli on jest u ciebie od roku, tak? Tak, w małym pokoju, w którym jest po śmierci mojego brata, który zresztą został skremowany, bo ja się na to zgodziłem, Tak, wróćmy do twojego brata, bo bardzo przeżywasz tą stratę. Tak, on bardzo. On zmarł w którym roku? W 2018 we wrześniu. A co było przyczyną, że tak odszedł szybko? Właśnie najśmieszniejsze jest to, że ani nie palił, ani nawet za przeproszeniem nie nadużywał żadnego tam ani alkoholu, ani nie palił, ani nie pił, tylko po prostu urodził się z niedorozwojem umysłowym. On się urodził jako mój brat, jako z niedorozwojem umysłowym. No i tak się to skończyło. Zaczął się, dostał duszności i po tych dusznościach, jak żeśmy wezwali, to jest firma Margmed, to są z drugiej klatki, bo pierwsza to jest przychodnia, potem druga jest właśnie Margmed, trójka to już jest klatka schodowa, czwórka, piątka, i szóstka jest koło Rydygiera, nie? To jest już ostatnia klatka schodowa. Czy te dysfunkcje psychiczne u was w rodzinie występują u każdego członka? Nie. Bo mówisz, u ojca nie. Tak, ale mówisz, że mama... Mama tak, mama brat też. Tak. Potem ja po prostu, żebym tak specjalnie kombinował, żeby mieć tą rentę socjalną, ale nie dostałem, bo mi nie przyznali ostatnio. Nawet mnie wyzywał ten lekarz orzecznik, bo mówi, to było 3-4 lata temu, jak byłem na komisji, jeszcze byłem wtedy w maseczce, on mówi, nie,
bo mówi, czemu pan chodzi o kuli? Ja mówię, ja chodzę o kuli, bo mam zakrzepową, zakrzepicę, no zresztą widać nawet. Mhm. Zakrzepowe zapalenie żył, nie? I obrzęk podudzia prawego, to mam stwierdzone. No ale co, no nie miałem nikogo, żeby... Wiesz o co chodzi, żeby nie miałem nikogo, że po prostu ktoś mnie wziął do szpitala, bo ja mam coś takiego, że jak widzę trawę, zieleń, to mam lęki. Mam po prostu lęki i potrzebuję właśnie dlatego opiekuna fizycznego, nie? Który by się tobą zajął. Żeby ktoś się mną zajął i oczywiście nieodpłatnie, no. A teraz chcą tak zrobić właśnie MOPS, że tam, gdzie ewentualnie moja mama, chcą mnie po prostu umieścić w DPS-ie. Ryszard, czy tobie zdarza się na przykład, nie wiem, nadużywać alkoholu? Nie. Tam. Jak jedno piwko sobie wypiję w tygodniu, to jest wszystko. No. Tylko, że chodzi o to, że po prostu, no. No co, no. Jeżeli nie mam drugiej osoby, która by mi pomogła przy takich podejmowaniu codziennych tego, to mi napisali, że jestem niesamodzielny. Mogę wziąć kubek, wyrzucić? Śmiało, jasne, tak? Oczywiście, tak, spoko. Jasne. Poczekam na ciebie. Po prostu jest jaka sprawa, że teraz poznałem takiego Janusz, no bo nie pan tego, no jest trochę jest starszy gość ode mnie, ale co się stało, że ja mówię, potrzebuję, żebyś mnie wsadził do tramwaju, wysadził z tramwaju. Żebyś mnie, mówię, wsadził do tego, do mieszkania na przykład i z mieszkania z powrotem do sklepu i ze sklepu. Czyli oni nazwali, że jestem niesamodzielny. A tak jak mi się nic nie dzieje, to potrafię nawet z półtora tygodnia, że mi się nic nie dzieje z nogami w ogóle i sobie normalnie sobie radzę, sobie pojadę, nie? Wszędzie, gdzie chcę. Tak jak na przykład właśnie dzisiaj z tym znajomym, co się spotkałem, na Klimeckiego i jest fajnie, a normalnie, jeżeli się tylko jego pozbędę, no to będę potrzebował kogoś, żeby ktoś sobie u mnie zamieszkał, no i oczywiście nie za darmo, bo ta osoba będzie dostawać pieniądze z MOPS-u. Z MOPS-u normalnie, no. Tylko, że tak jak mówię między nami, że po prostu oni chcą skurczyplaki mnie wziąć do DPS-u, że jestem niesamodzielny, sobie nie jestem zaradny na rok czasu. Na przymusowe mam sądówkę przymusową zamkniętą. Ja się teraz boję na przykład otworzyć drzwi, no bo już człowiek śpi w całych nerwach, w nerwicy, bo przyjdą, zaczną walić mi do drzwi. Od 6 do 22 mogą przyjechać, policja. No i jak jest przymusówka zamknięta, no to mnie zamkną, nie? Czyli masz sądownię już tak... Ja mam sądówkę. Mhm. Mam przymusową sądówkę. No ale jakie jest uzasadnienie tego wyroku, że... Znaczy, no... Czy to wynika to, właśnie z choroby, tak? To, że chodzi właśnie o to, że nie jestem w ogóle samodzielny, że wymagam osoby, która będzie całodobowo się mną opiekować. Na tej zasadzie. A czy nie uważasz, że właśnie taki DPS byłby dla ciebie najlepszym rozwiązaniem? Znaczy, no twierdzili, że sądówka, że to byłoby najlepsze na ten rok czasu, nie? Żeby rok czasu, żeby mnie... przymusowe, żeby oni chcą zobaczyć, jak ja egzystuję na monitorowanym pomieszczeniu i czy sobie się ogolę, wykąpię, a przecież ja to wszystko robię. Wszystko robię. I teraz poznałem panią Alicję Staszewską, to dostała kobicina. Sorki, bo wyrzucę tylko ten. Jasne. Także jest wszystko ok, tylko że no nie mam akurat, bo bym ci pokazał, tylko że mam w domu, no mam, tylko że trzeba było podjechać na Jagiellońskie. Bo klucze mam przy sobie, tylko że nie mam po prostu tego, nie mam zdjęcia jej, bo bym ci pokazał. Fajna kobiecina po prostu. No i jestem bardzo zadowolony, bo mi bardzo dużo mi pomogła, naprawdę. Bo i wszędzie dzwoniła, jak chodziłem do neurologa na Wieńczyską. Znaczy, to jest kolorowe, bo to jest ośrodek kolorowy. I tam jest fajnie po prostu, bo tego tam chodziłem do neurologa. No i tyle. No, cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Wyszek, uprzejmie ci dziękuję. Mhm. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dobra.